Spełnia się moje marzenie. Wreszcie pojawiają się w Polsce książki Jana Balabana. Przybliżał wielu Czechom to, od czego uciekają w wesołość. Jego życie miało swoją puentę, jaką mógłby wymyślić tylko pisarz. Balaban napisał nową książkę. Zdążył dać jej tytuł. Kiedy postawił ostatnią kropkę, umarł. Wielu krytyków uważa, że najlepszy czeski pisarz zostawił po sobie najlepszą swoją książkę. Tak o tej książce mówi Mariusz Szczygieł. A co ja myślę o tej książce? Zapraszam na nowy odcinek Nicponia Literackiego. Tę książkę na moim kanale widzieliście raz. Mój pierwszy unboxing, kiedy odpakowywałem wielką paczkę z zamówieniem z Polski. Ostatnio mi naszło, żeby przeczytać coś autora niepolskiego, ale niezbyt odległego, jeśli chodzi o nasze granice kulturowe. No i sięgnąłem po Zapytaj Taty Jana Balabana. Jan Balaban jest uznawany przez czeskich krytyków za jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy. Zmarł dosłownie stawiając ostatnią kropkę na tej książki. Już po ostatnich poprawkach oddał ją do swojego redaktora prowadzącego i nagle zmarł na serce. Ta książka ukazała się po jego śmierci, no i została okrzyknięta przez krytyków jedną z najważniejszych powieści ostatniej dekady w Czechach. Ktoś może pomyśleć, że czeski pisarz i czeski humor, ale nie w tym wypadku. Tutaj nie ma sławetnego czeskiego humoru. Pojawia się za to typowa dla czeskiej literatury ironia. Po śmierci Jana Niedomnego, tytułowego taty, jego żona, trójka już dorosłych dzieci, Hans, Emil i Katarzyna, próbują się pogodzić z tym odejściem, z tą stratą. I tutaj każdy rozdział jest to głos jednego z nich. Przez całą książkę przeplatają się ich myśli, ich obawy, ich troski, ich zmartwienia. Na początku, jak czytałem tę książkę, czułem się zagubiony. Myślałem, że coś tu nie gra. Ale najzwyczajniej w świecie nie wgryzłem się jeszcze w bohaterów. Tak jak mówiłem, każdy rozdział jest poświęcony innej osobie. Inna osoba się wypowiada, inna osoba dzieli z nami swoje smutki. I dopiero wtedy, kiedy to sobie uświadomiłem, było mi łatwiej. Byłoby mi łatwiej zrozumieć tych bohaterów i zrozumieć narrację tej powieści. Strata najbliższej osoby nie jest najłatwiejszym tematem. I tutaj tą stratę poznajemy z wielu stron, ponieważ każdy z bohaterów rozpatruje tę sprawę na swój sposób. Powiem, każdy miał inne relacje z ojcem. Tutaj bohaterowie na łamach tej książki, oni przeżywają, jakby to powiedzieć, egzystencjalny katarzys. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Próbują zrekonstruować swoje relacje z ojcem, to, co ich łączyło, to, co im zostało po ojcu. Poprzez ich rozmowy, monologi, sny wczuwamy się w tych bohaterów i wraz z nimi szukamy sposobu, jak pogodzić się z tą stratą, a także sposobu na dalsze życie. Dla Hansa, Emila i Katarzyny relacje z ojcem były wyjątkowe. Był on dla nich kimś niezwykłym, ideałem wręcz. Jednak tuż po jego śmierci wszyscy z nich otrzymują list od byłego przyjaciela swojego ojca, który oskarża go o najgorsze rzeczy. I muszą oni skonfrontować teraz, co jest prawdą, a co nie. Jakie jest ich wyobrażenie o ojcu, a jaki on był naprawdę. Jest tutaj postawionych wiele pytań. Kim był ich ojciec, jaki on był, ale na wiele z tych pytań mógłby odpowiedzieć tylko ojciec, Jan Niedomny. Moim zdaniem ta książka nie mówi tylko o osobistym dramacie rodziny. To skondensowany obraz Czech, ich miejsca w historii, ich rozliczenia się z nią i o tym, jakie sobie oni stawiają pytania dotyczące przeszłości i jak widzą siebie w przyszłości. Jest to książka dla czytelnika dojrzałego, który lubi skupić się na lekturze i który szuka czegoś więcej niż tylko rozrywki. Jest to książka smutna i melancholijna, która
Mimo wszystko pozostawia jakąś nadzieję. Cieszę się, że sięgnąłem po tę książkę akurat teraz, kiedy jest początek wiosny za oknem i wszystko budzi się do życia i to życie coraz bardziej się docenia po właśnie lekturze takiej egzystencjalnej chyba nawet książki. W sumie nie ma co za wiele mówić o tej książce, ponieważ książka wydaje mi się bardzo osobista i każdy ją odbierze po swojemu. Nie chcę tutaj za bardzo narzucać swojego zdania. Jeszcze na koniec tylko przytoczę jeden cytat z tej książki odnośnie miłości. To nie sztuka kochać. Kochać. Oj, jak strasznie kochać swojego tatusia. Sztuka to dwa razy dziennie myć mu tyłek i prać obstrane prześcieradło. Tym różni się prawdziwa wiara od kościelnej gadki o miłosierdziu. Myślę, że ten cytat jest całkiem reprezentatywny dla tej książki. Nie ma tutaj jakichś górnolotnych wielkich słów. Tutaj są proste porównania i one do każdego trafią. Ale nie jest to książka wulgarna. Nie ma tutaj nic takiego, co by mogło nas zniesmaczyć albo zniechęcić. Ona raczej pobudza do myślenia i daje nam wyobrażenie, jak to życie wygląda naprawdę. Ona jest tutaj odarte z tych kolorowych łatek, reklam, kolorowych gazet i pięknych filmów w telewizji. Tutaj jest po prostu szarość życia codziennego. I jak mówię, dotyka ona bardzo głębokich tematów, jakim jest śmierć przede wszystkim, jakim jest pogodzenie się z odejściem najbliższej osoby i jak znaleźć ten spokój po stracie. Na koniec jeszcze dodam, że bardzo podoba mi się, jak wydano tę książkę. Poza przemyślaną okładką, która naprawdę nawiązuje do tej książki, są doskonałe ilustracje. One czasem łagodzą przekaz, który się w niej znajduje i zmuszają te ilustracje, aby zwolnić i nie spieszyć się z lekturą. Polecam wszystkim, którzy lubią mądre książki i którzy chcą się spotkać z czeską literaturą w bardzo nieczeskim wydaniu. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny filmik.